Pytanie odnośnie busów elektrycznych. Mianowicie pojazdy te mają wyższy limit DMC 4250 kg. Pojawia się więc pytanie o tachograf w takim dostawczaku. To znaczy, nawet niekoniecznie musi to być 4250. Wiem, skąd ta liczba się bierze, ale to nie o to chodzi. Dla nas istotna jest dopuszczalna masa takiego pojazdu bez akumulatorów. I jeżeli ona się mieści w 3,5 tonach, to waga akumulatorów nie jest w ogóle brana pod uwagę. Oczywiście przekroczony zostanie 3,5 tony, ale i tak będziemy opierać się na 3,5 tonach. Dotyczy to wszystkich pojazdów elektrycznych. Po prostu masa akumulatora, rzeczywista masa akumulatora nie jest wliczana do tych parametrów, które są określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Więc nie będziemy musieli stosować tutaj tachografu, jeżeli tylko nasz pojazd zamyka się w 3,5 tonach DMC, a jego rzeczywista masa razem z tymi akumulatorami przekracza te 3,5 tony. Nie ma to znaczenia.